Witajcie, Rzymrzyki, z tej strony Trevo, w pierwszym odcinku z Hazard 4 na modyfikacji Kaiser Redux jako Afganistan. Tak, bardzo dużo update'ów doszło do Kaiser Reduxa podczas wakacji. No już mieliśmy nawet jeden, który obgrałem dwa państwa, po czym chciałem pójść gdzieś indziej, więc zagrałem Meksykiem. I wyszła aktualizacja do Afganistanu. Na szczęście seria z Meksyku nie była aż taka długa, ponieważ nie powiem mało co tam trzeba było robić realnie. A Afganistan to już jest taki kraj, który szczerze ma dużo ścieżek polegających na tym, że można na przykład pójść w coś dziwnego, w jakieś imperium i odbudować go. No i dzisiaj spróbujemy. Oczywiście nie wiem, czy to będzie tam miało jakieś możliwości. Ale znalazłem jakąś śmieszną ścieżkę tutaj, więc jeżeli po prostu będziemy mogli coś ciekawego z tym zrobić, no to pójdziemy dalej. Po prostu poszedłem dlatego, że śmiesznie się nazywa, a nie chce mi się robić coś takiego, że budowanie Imperium Osmańskiego jako Afganistan lub Imperium Państwa Wielkich Mogołów jako Afganistan, bo to jest dosłownie niepotrzebne. Okej, okay, więc jeżeli chodzi o duchy narodowe, to mamy w sumie takie same jak wcześniej. Czyli oczywiście Graveyard Empire, czyli mamy boost do wojny, mamy bandytów, mamy swą armię, mamy tutaj oczywiście wiele plemion, które się bije, tutaj, że tam się też bijemy między sobą kolejny, mamy korupcję, nawet nie wiem, o co chodzi, chyba po prostu, że nie lubimy Brytyjczyków, ale to też w sumie jest minus. No i mamy najlepsze, czyli że Niemcy nas wspierają. To w sumie jedyne, co jest dobre w tym. Bo reszta, no to też jest fajne, tylko że koniec końców to oni mogą wezwać dosyć dużo wsparcia. Więc ja już ustawiłem sobie nieco... Nie chce mi się czytać. Nieco już sobie ustawiłem wojska. I tutaj oczywiście będzie dużo takich informacji, czyli na przykład ten gościu, to jest syn tego gościa, pojechał do... Kurde, jak on ma dziwną brodę, chyba po prostu coś źle mu zrobił portret. Pojechał do Turcji i tam po prostu rozmawiają. No ogólnie jego historia jest ciekawa, ponieważ no, został obalony tam później przez kolejnych, ponieważ chciał zreformować. Obalony albo zabity, już nie pamiętam. I no i słabo mu tam poszło, szczerze powiem, ale no to jest Afganistan. Jeżeli ktoś wie, jak wygląda obecny Afganistan, no to że się dziwcie. Więc główną naszą strategią, w sumie zamiast robienia tego, powinno być okopanie się jak najszybsze, po prostu. Najlepiej tak na odwrót. Więc spróbujemy się tutaj jakoś przetrwać. Tutaj widzę, że mamy problem z zaopatrzeniem. Dobra, gościu zostaje obecnie Fieldmarszałem. I że niby coś uzyskał. Czy masz coś do obrony? Nie, nie masz nic do obrony. Ja wziąłem po prostu największego gościa, który miał obronę, oraz teraz zobaczyłem tego gościa w tym mundurze. Ciekawe, czy oni mu tak przerobili, czy naprawdę nosił. Raczej nie nosił, więc hehehe. Okej, więc tak, jak sami zauważyliście, no nic nie możemy zrobić, ponieważ musimy poczekać na wojnę. W dumnej mierze będziemy po prostu... no, że tak powiem, bić się do ostatniego. Więc wypowiadają nam wojnę. No niestety, ale źle jest. Ale za to dostajemy dwie dywizje, które oczywiście weźmiemy sobie na ten front. W głównej mierze nie wiem, na czym polega obrona tego Afganistanu. Kiedyś polegała w głównej mierze na obronieniu kilku prowincji, ale może teraz może być inaczej, więc tak. War support. Czy dalej coś musimy? Tutaj musimy mieć wszystko, więc myślę, że najpierw weźmiemy sobie wsparcie od naszych sojuszników. Chciałem powiedzieć przed...
O nie. Tylko nie Shamuzims. Nie pamiętam po polsku, którzy to są. Ogólnie nie pamiętam tych podziałów. O hej. Turcja wysyła nam dozbrojenie, ale nie wiem, czy to było to, czy nie. Dobra, mamy szybkie fokusy. Turcja zablokowała to, przez co oni nie mogli uciec. Okej. Niemcy wysyłają jacyś goście uciekają. I teraz, to jak mówiłem, teraz musimy po prostu poczekać sobie tutaj, pobronić się. Nie wiem, czy to jest jakaś, mamy misję, czy coś, czy po prostu po pewnym czasie to się dzieje. Ale, no wiecie, no też to nie wygląda na razie aż tak źle. Okej, okay. Teraz możemy wybrać sobie, co możemy zrobić. To jest bardzo złe. To jest ciekawe, więc weźmiemy. Okej. Więc jak sami widzicie, aż tak nie jest. Dobrze, na szczęście na północy się bronimy. Okej. Dobra, dostają minusy, to jest ważne, żeby dostawali minusy. Okej, okay, potrzebujemy może misję z Niemiec, to będzie lepsze dla nas. No i oczywiście tutaj wybrałem sobie wszystkie prowincje, żeby były górzyste i żebyśmy się bronili. Okej, okay, teraz weźmy ich. I jak to wygląda z budową? No, wybudowaliśmy kilku. O, nice, nice, nice. Dostajemy kolejne bonusy, wow. Okej, okay, tak, weźmiemy oczywiście 4 dywizje, wow. Nie powiem. Tutaj się postarali. No i ładnie to wygląda, nie powiem. Nie jest aż tak źle. Oczywiście dodajemy dżihad. Nie wiem, dlaczego mnie bardzo, bardzo śmieszy, że po prostu takie bardzo typowe muzułmańskie nazwy są. Okej. Okay. Dwóch. To oczywiście weźmiemy sobie. No i oczywiście przybyli ci. Ale póki chyba nie jest się tym, wiecie, nie jest się AI, to wtedy cię przyjmują. A tak to jeżeli jesteś AI, to ciebie nie przyjmą do tej wojny. Po prostu to jest tylko wojna pomiędzy nami a ich nimi. Więc tutaj, jak sami widzicie, już się dobrze składa. A ja, dywizje, które ja produkuję, to jest tylko milicję. Produkuję, dlatego że tylko to możemy wyprodukować. Pisze, że mamy zbyt mało tego, więc produkujmy jeszcze jedną partię i wysyłamy was na dół. Chcę mieć jak najwięcej po prostu dywizji. Jak będziemy mieć ich dosyć sporo, to wtedy nie powinno być aż tak źle dla nas. Tutaj oczywiście można byłoby jakoś ich, nie wiem, poukrążać, ale jak sami widzicie, głównym zamierzeniem teraz naszego pięknego frontu będzie, żeby tam, gdzie uderzają nasi sojusznicy i wygrywają, żebyśmy my też uderzali i żebyśmy wygrywali. To jest w skrócie tak. Ponieważ my sami nie mamy aż takiej dużej siły. Mamy oczywiście kawalerię, która jest mega szybka i na przykład tutaj możemy ich okrążyć. Ale żeby to najpierw się stało, to musimy najpierw ich pokonać. No, widzę, że volunteers naprawdę pomagają, więc spróbujmy tutaj się poszerzyć. Okej. Okay. Tutaj skancelowali nas. Wyślemy ich wszystkich na dół. A tych tutaj już rozstawimy jako rozkaz i spróbujemy jakoś tutaj, jak przynajmniej jedną prowincję odciąć i ich odciąć kilka dywizji. Oczywiście nasi sojusznicy, no, będą nam dawali problemy, ale powinniśmy sobie poradzić. Czy mamy samolot? O właśnie, chciałem powiedzieć, czy mamy samolot? No, mamy, tylko nie mamy lotniska, bo jedyne lotnisko straciliśmy, więc musimy odzyskać nasze lotnisko. Okej. Okay. Więc spróbujmy
i przycisnąć. Kurde, Mountaineersów wysłali. Tutaj przejdą. Bo nie chcemy się z dywizjami górskimi walczyć. I nasi sojusznicy tutaj ponują. Co jest z jednej strony może być dobre, z drugiej strony może być niedobre. No i mamy problemy, bo ewidentnie nasze... Próbuję ich odciąć, ale się nie da. Jedyne co pozwalają to nam nasi sojusznicy nieco popchnąć. Ale czy coś to nam da, to ja nie wiem. Na razie linia obrony jest powoli budowana. To w takim razie to pójdzie na górę. Mamy tylko jedną fabrykę, więc to jest złe. I no, jak mówiłem, nawet nie wiem do jak długo to ma potrwać ta wojna. Czy to ma być, że mamy przetrwać ją? Chyba zazwyczaj to jest do przetrwania. Więc musimy po prostu poczekać. I nasi sojusznicy, jak zawsze mówią, pomagają, ale my musimy robić coś innego, bo na razie mamy te proste bronie, zobaczcie. Te proste bronie po prostu to są te, które nam robią. Nie chciałem usuwać, dlatego że już mieliśmy produkcję, a usunięcie jej produkcji to jest najgorsza rzecz, jaka jest możliwa. To co teraz moglibyśmy spróbować, to popchnąć tych, tylko że od razu mówią. Jeżeli nie mamy wsparcia naszych sojuszników, to wtedy jest słabo. A tutaj mamy wsparcie. Okej, więc zaatakujmy. Właśnie o to chodzi, żeby oni nam wysłali jakieś takie lekkie wsparcie typu właśnie, że tam zaatakują i wtedy są główną siłą, a my po prostu, że tak powiem, wspomożemy ich. Tak jak na razie nie wycofują się, co znaczy, że jest bardzo dobrze. Oraz udało nam się okrążyć tych. Okej, w takim razie atakujcie dywizję. No i ładnie to wygląda. Tak naprawdę dzięki pomocy naszych sojuszników to jest... Ta wojna jest mega easy. Myślę, że AI miałoby problemy, ale my nie jesteśmy AI, więc hehehe. Tutaj nie macie nic do ataku, żadnych wizji, więc weźmy ich tak. Tutaj mamy tych. No i oczywiście są w górach, ale powoli ich pokonamy. Okej, mamy już to, więc zastanawiam się nad Mass Assault, ale myślę, że Trench Warfare byłoby lepsze. Okej, więc tutaj już zajmujemy się tymi. Zajmijcie się, bo nie chce mi się stać na tej granicy. No i jak sami widzicie, nawet się udało gdzieś porobić. Okej, oczywiście, że bardzo chętnie wezmę waszą broń. Okej, są te dywizje, atakujcie ich. No, mamy, nie powiem, dosyć dużą armię. Oraz Kanada dołączyła do wojny. To może nie być dobre, ale za to reszta dołączyła do wojny, co znaczy, że będziemy teraz ich dywizję ciąć. I to mi się podoba. Okej. W takim razie już tutaj stoimy nieco, tylko musimy, że tak powiem, niech trochę nasze dywizje przyjdą i pomagają nam. Pytanie jest, dlaczego stoją tu, czy to ma połączenie jakieś... Mogło to mieć połączenie przez... i nie zauważyłem tego, ale to chyba bardziej wina jest Brytyjczyków, że nie, nic z tym nie zrobi. Okej, zaatakujmy to, bo to jest dobra prowincja do przejęcia. Okej, nie mamy już te plemienne coś. No i oczywiście robimy sobie tych. Możemy przejść na Moro Economy, co mi się bardzo podoba. I w sumie powinniśmy produkować fabryki, ale możemy wyprodukować te forty na wszelki wypadek. My nie mamy nic przeciwko czołgom, ale one w ogóle nie mają organizacji, więc... Więc zaatakujmy w takim razie. Mhm. O nie, wysłali Marines.
Okej, widzę, że nas atakują, ale czy to jest jakiś... Jest aż tak źle. Głównym jest, że straciliśmy to na górze, ale my zapomniałem, że mamy samoloty. Więc... Dajmy to. No tak, jakbyśmy mieli jeszcze możliwość produkcji. Wiem, że te samoloty raczej mogą mało co zmienić, ale... Atakujecie nadal? Nie, atakujecie nadal. No to spróbujmy coś porobić z tym. Nie widzę nigdzie czerwonych kropek przy obronie, znaczy się teraz pokazały się. Ale... Co możemy zrobić? Odesłać i już ich nie atakować. Już widzę, że już nie chcą atakować. Teraz cała Antanta nas atakowała. Więc nie jest zbyt ładnie. Ale mamy nadal linię obrony. Możemy się cofnąć i dosłownie tutaj po prostu już wycofać się. A tak. Greko-buddyści Greko-buddyści po prostu jest jakaś taka ścieżka dziwna, ale już nie będę oceniać. No nie powiem teraz, jakby słali te ciężkie dywizje, to trudno będzie nam nieco pójść do przodu, ale że tak powiem, nie jest aż tak źle. Ta prowincja mi się najbardziej nie podoba. Ale już napakowali tyle tych rzeczy tutaj, że po prostu się nie da nic zrobić. Wojna nawet nie polega na tym, że mamy ich jakoś pokonać, tylko po prostu poczekać na to. O, Ramadan chyba się skończył właśnie. Okej, w takim razie bierzemy to. No tutaj atakują, ale co? Jakie to są dywizje? To są czołgi. To są takie, jakby lekkie dywizje. Możemy spróbować ich zaatakować, ale nie widzę dosłownie możliwości, bo są... Tutaj jest chyba jeszcze góry. Tak, to są jeszcze góry i mają czołgi na nich, więc ci kompletnie nie pójdzie. Okej, generał trochę słabo, że padł, ale już trochę sobie robimy na nich. Więc może zamienimy sobie na tego. I tak, offensive oczywiście. Weźmiemy to. Infantry. I jeszcze większe bonusiki. To mi się podoba. Co tutaj się dzieje? A, Turkestan powstał. No ci jakoś się biją. Tutaj on tam coś mu się w głowę stało. Nie musimy tego robić. Nic tutaj nie mamy. Okej, w takim razie musimy wysłać tutaj dywizję do obrony. Tutaj na górze trochę nas atakują, ale mamy fort tam, więc nie jest aż tak źle. No mamy dobrą linię, nie powiem, obrony. Tutaj mi się nie podoba ona, bo byśmy mogli sobie jakoś spróbować tutaj przejąć, ale się nie da. No jeżeli chodzi o powietrze, no to nic nie robimy, bo dosłownie nie mamy, a teraz wszyscy powysyłali te swoje. Okej, więc może jakieś coś do walki. Tutaj mamy defense. No to defense to wybierzemy na razie. Okej. No, przejęli tutaj jakieś lotnisko. No, część prowincji nie wydaje się zbyt dobra. Myślę, że teraz byłoby najlepiej po prostu podbudować sobie nieco, wiecie, dywizje zrobić elitarne, takie, które by puszowały nam, tylko że nie mamy
za bardzo możliwości tego zrobienia. Może by się nam udało jedną fabrykę na to zrobić, co by od razu sobie byśmy wykorzystali na artę. Okej. Okay. Już ten czas? Wow, ale szybko mija. Dobra. Sobie zrobiliśmy te lepsze dywizje. Nawet nie wiem, co to jest. Jest dziwne zdjęcie, ale biorę to. Okej. Okay. Już nawet coś możemy sobie z tym powietrzem porobić. Okej, okay. Pytanie jest takie, czy możemy pozmieniać kilka naszych tych dywizji na Royal Guard. No już tutaj będziemy mieć problem z karabinami. Ale szybko sobie je odróbmy. Uj! Wypchnęli tych, wow. Dobra, ale jeżeli tak... O, zapomniałem o tym... w tym eksplocie, że jeżeli będziemy sobie tak robili z tymi dywizjami, to oni będą chcieli nam po prostu robić lepsze deale. O właśnie, nice. I o to chodzi. Oczywiście potrzebujemy więcej karabinów, weźmiemy sobie coś słabsze. Ale już część tutaj tych porobiliśmy. Adaptable, jest! A ty? Też masz adaptable, nice. No to sobie zrobiliśmy mega, mega gości. I w sumie mamy, popatrzmy, mamy już w sumie nieco takie. To są chyba nasze dywizje. Tak, one nie mają organizacji. A, mają organizację. Dlaczego się wycofujecie? Jakiś bóg musiał być jeden z tych, wiecie co, z łatwością nas wypycha. Dobra, teraz jesteśmy w ogóle na rzece, to słabo wygląda, ale tutaj te dywizje już są, że tak powiem, odboostowane, więc może przez rzekę nam się uda. Mamy adaptable, więc może. No ładnie się zbija tutaj gościa, więc musimy przejść przez rzekę. Jak przejdziemy przez rzekę, powinno być w miarę ok. Tylko dajcie mi chwilę, bo potrzebuję przestać wysyłać przynajmniej trochę dywizji. Okej, przeszliśmy przez rzekę. I teraz by się przydało zaatakować tych. Dobra, zbyt bardzo optymistycznie to wziąłem. Ale może nie. Nie, zbyt bardzo optymistycznie to wziąłem. Dobra. W takim razie moglibyśmy pójść tutaj, ale myślę, że to jest idealny czas, żeby zakończyć odcinek. No, jak na razie ładnie wygląda ta wojna, nie powiem. Oczywiście mamy problemy z manpowerem, więcej już sobie go nie weźmiemy, ale za to mamy kilka bonusów do walki, więc jest ok. Sobie jeszcze tutaj trochę podbudujemy, więc powinno być nawet. Więc był z wami trochę... No to, cześć!